strange find in northern part of Panama City has startled one small community. Some people think it looks like an alien, and others think it looks like some kind of animal. What is it? Panama City are trying to identify this so-called creature. They stumble across this strange 3-foot creature lying in the snow. It was missing a limb. It had a sort of a dark grayish skin color, no hair or sort of noticeable facial features to recognize. People filming are convinced it's an alien. Every day, people across Canada report seeing a UFO. UFO reports are still a thing. People are reporting them in greater and greater numbers every year. Niezidentyfikowane stworzenia, starożytne artefakty i przerażające spotkania. Te tajemnicze, lodowe zakątki czekały tysiąclecia na odkrycie. I z pewnością nie chcesz przegapić ani chwili tych zapierających dech w piersiach odkryć. Chwyć więc za swój zimowy płaszcz i ruszaj z nami na dziką podróż przez niezbadane, mroźne krainy, które zostawią cię oszołomionym. Przed wyruszeniem w drogę zostaw łapkę w górę i napisz komentarz lód, a przypnę ci serduszko. Starożytny niedźwiedź jaskiniowy. W lutym 2012 roku pasterze reniferów dokonali niesamowitego odkrycia, które wstrząsnęło społecznością naukową. Głęboko w wiecznej zmarzlinie odkryli doskonale zachowane szczątki starego niedźwiedzia brunatnego, które mają 35 tysięcy lat. W przeciwieństwie do wcześniejszych znalezisk, skóra, tkanki miękkie i futro tego niedźwiedzia były niezwykle dobrze zachowane, co daje rzadki wgląd w starożytne czasy. To odkrycie, nazwane niedźwiedziem Etan po odkryciu w pobliżu rzeki Buleterian, nadal służy jako fascynujące okno do naszej prehistorycznej przeszłości. Lodowy gigant. Spójrzcie na ten dziwny, ogromny blok lodu, odkryty w styczniu 2021 roku. Co jest wewnątrz tego bloku? Stojąca 68 cm zamrożona mumia kosmity. Czy coś naprawdę z innego świata? Mieszkańcy Minneapolis natknęli się na to osobliwe zjawisko, początkowo wzbudzając zamieszanie i ciekawość. Miejscowi zastanawiali się, czy to tragiczny wypadek, czy coś bardziej tajemniczego. Z jego kudłatymi włosami i zaniedbanym wyglądem, mężczyzna zamknięty w lodzie przypominał prymitywnego jaskiniowca. Jednak zanim ich wyobraźnia zdążyła uciec zbyt daleko, okazało się, że to instalacja artystyczna autorstwa Zacha Schumacha. Choć nie był to prawdziwy jaskiniowiec, dzieło sztuki rozbudziło dziką wyobraźnię i żywe rozmowy wśród społeczności. Początkowo wyglądało to jak okrągła tafla lodu dryfująca na wodzie, ale gdy osoba nagrywająca przybliżyła obraz, stało się jasne, czym to było. W Antarktydzie ktoś sfilmował prawdziwe UFO unoszące się tuż nad oceanem. Rzucało ogromny cień na powierzchnię wody, co wyraźnie wskazywało, że obiekt nie pływał w wodzie, ale leciał nad nią. Zwykle jestem bardzo sceptyczny wobec obcych i UFO, ale ten film zmusił mnie do przemyślenia swoich przekonań. Koniec epoki lodowcowej. Niedawno naukowcy odkryli doskonale zachowane źrebie z wymarłego gatunku koni jaskiniowych w depresji Bija w Rosji. Co jeszcze bardziej zdumiewające, natknęli się na nie, pracując nad pozostałościami starożytnych mamutów włochatych. To niesamowicie zachowane młode źrebie daje unikalne spojrzenie na przeszłość, pozwalając naukowcom badać stworzenie, które przemierzało Ziemię 40 tysięcy lat temu. Analizując te szczątki, badacze mają nadzieję odtworzyć żywy obraz krajobrazu i środowiska z tamtej odległej ery. Kosmita z Quebecu. Prawie 30 lat temu w Kanadzie wydarzył się dziwny incydent, gdy ktoś opublikował zdjęcia dziwnego okazu stworzenia przypominającego istotę pozaziemską. Leżało ono na zaśnieżonym gruncie z dziwnie ukształtowaną głową, a jego oczy i usta były otwarte. Obserwatorzy obawiali się, że mogą złapać jakąś chorobę, więc zdecydowali się podnieść go kablem i przeanalizować następnego dnia. Dziwnie, gdy wrócili następnego dnia, ciało tajemniczo zniknęło, pozostawiając wiele pytań o jego tożsamość. Yeti złapany dwa razy. Nieznana osoba, nagrywając w nieznanej lokalizacji, uchwyciła olbrzymiego Yeti grzebiącego w swoim plecaku.
Stworzenie zauważyło obecność osoby nagrywającej, co bardzo mu się nie spodobało. Film kończy się, gdy Yeti zmierza w stronę nagrywającego. Jeśli jednak zapytacie mnie, to sądzę, że jest to oczywiście fałszywe. Jest jednak bardziej przekonujący filmik. W tym klipie wyraźnie widać Yeti lub Sasquatcha przechodzącego przez gęsty las. Było to krótkie spotkanie, ale naprawdę przekonujące. In cities, one man decided to have a little frigid fun. So he put a pair of frozen pants on his lawn and posted the picture to Facebook. W bliźniaczych miastach pewien człowiek postanowił trochę się zabawić w mroźnym klimacie, więc postawił parę zamarzniętych spodni na swoim trawniku i zamieścił zdjęcie na Facebooku. W Minnesocie ludzie uznali to za zabawną i kreatywną wersję klasycznego bałwana. Spodnie stojące pionowo, jakby nosiła je niewidzialna osoba, to następny poziom mroźnej zabawy. I just think it's a fun thing to do. It's cold in Minnesota and, you know, we can make our pants. Wikingowie i ich relikty. To te małe rzeczy, które przynoszą największą radość, jak te artefakty Wikingów. Miecze i narty mogą wzbudzić ekscytację archeologów, ale wyobraźcie sobie ich zaskoczenie, gdy natknęli się na coś tak pokornego jak rękawica, datowana na ten sam okres co epicka era Wikingów. To pozornie zwyczajne znalezisko stało się symbolem nadziei dla archeologów. Po dokładnym zbadaniu pozycji kciuka i palców ustalono, że należała do lewej ręki. Jest to relikt Wikinga, który przemierzał góry Landbrain ponad 1000 lat temu. Nie uwierzysz, co znalazł ten YouTuber podczas poszukiwania zakopanych skarbów w Antarktydzie. Głowę Rejka. Głowa potwora ukryta pod lodem, tysiące kilometrów od cywilizacji. Twarz tego przerażającego stworzenia wygląda jak wyjęta prosto z horroru, z oczami wyłupiastymi z czaszki w nienaturalny sposób. Brzmi jak coś z książki Goosebumps, prawda? Niestety muszę cię rozczarować, ale to fałszywe. Okazuje się, że Slav's Adventures, YouTuber odpowiedzialny za to znalezisko, jest znany z tworzenia tego rodzaju treści, skierowanych głównie do młodszej widowni. Kosmita z Serbii. Kosmita na nagraniu ma od 60 do 90 cm wzrostu, dużą głowę i długie, cienkie kończyny. Film zawiera wiadomość, że rząd kłamie na temat UFO i wizyt obcych. To nagranie, które zdobyło ponad 1 000 000 wyświetleń, jest uważane za fałszywe z kilku powodów. Po pierwsze, w tle słychać śmiechy. Po drugie, pokazuje kosmitę po katastrofie, ale nie widać żadnego wraku. Chociaż może to budzić zdziwienie, dla aligatorów to po prostu kolejny dzień w ich życiu. Ciekawski turysta w Oklahomie był świadkiem zagadkowego widoku aligatora, który wydawał się zamarznięty w jeziorze z wystającym jedynie pyskiem. Dzięki młotkowi uwolnili stworzenie, ale jak to możliwe, że nadal żyło? Już wyjaśniam. Aligatory, podobnie jak inne gady, są zmiennocieplne i mogą wejść w stan podobny do hibernacji. Oto powód, dla którego wystawiają swoje pyski, aby oddychać, podczas gdy reszta ich ciał pozostaje zanurzona. Ich metabolizm zwalnia i cierpliwie czekają na cieplejsze dni, aby wrócić do swoich normalnych zajęć. To kolejny trik przetrwania w ich repertuarze, wystawiają nosy i mogą oddychać, pozostając w pełni bezpieczne. Grupa nastolatków dostrzegła ten przerażający wzór na lodowej podłodze w stanie Utah. Wiedząc, że coś jest nie tak, zaczęli badać dziwny wzór. To było duże koło wypełnione dziwną substancją, która sugerowała coś pozaziemskiego. Wzbudziło to wiele spekulacji. Niektórzy wierzyli, że to dzieło człowieka, inni twierdzili, że to jaja kosmitów. Czy kosmici naprawdę wylądowali na powierzchni Utah? Czy może masz lepsze wytłumaczenie? Starożytne zamrożone lwiątka. W 2015 roku zespół poszukiwaczy ciosów mamutów odkrył coś niezwykłego w dystrykcie Abyj w Jakucji, Rosja. Nie były to jednak mamuty, ale dwa doskonale zachowane lwiątka z epoki pleistoceńskiej, datowane na 12 tysięcy lat. Co najbardziej zdumiało naukowców, to poziom zachowania tych lwiątek. Miały one zachowane futro, wąsy, a nawet narządy wewnętrzne.
To niesamowite znalezisko daje naukowcom rzadką okazję do badania anatomii, zachowań i historii ewolucyjnej tych prehistorycznych drapieżników. Dwóch odkrywców badających rzekę Missouri, gdy wody były niskie, dokonało niesamowitego odkrycia. Znaleźli ogromną skamielinę z przyczepionymi rogami. Była to czaszka bizona z epoki lodowcowej, mierząca 76 cm długości. Nie pasowała do żadnego znanego gatunku, co wskazuje na starożytny lub być może wymarły gatunek bizona. W 2018 roku w regionie Jakucji na Syberii odkryto doskonale zachowaną głowę wilka, datowaną na 40 tysięcy lat. Lokalni mieszkańcy natknęli się na ten starożytny skarb nad rzeką Titia, co wywołało wstrząs w społeczności naukowej. Co czyniło to znalezisko naprawdę niezwykłym, to doskonały stan głowy wilka z zachowanym futrem, zębami, a nawet niektórymi tkankami miękkimi. Odkrycie to dostarczyło cennych informacji na temat starożytnego gatunku wilka oraz środowiska, w którym żył, rzucając światło na ekosystemy epoki pleistoceńskiej. Te starożytne szczątki, zwłaszcza ich kły, pojawiają się jak zakopane skarby wraz ze zmianami klimatu w Rosji. Są warte niemałe pieniądze na całym świecie, a wykopywanie ich w celu sprzedaży jest całkowicie legalne w Rosji, przynajmniej na razie. Każdego roku zespoły ruszają na zamarzniętą tundrę, żywiąc się wołowiną, makaronem i pewnymi płynami, polując na te mamucie skarby. Sposób, w jaki je wykopują, budzi kontrowersje. Zamiast delikatnych wykopalisk, to bardziej operacja chwyć i uciekaj. Uszkadzają ciała mamutów w procesie, niszcząc wskazówki dotyczące starożytnego życia na Ziemi. Spośród wszystkich rzeczy, jakie kiedykolwiek znaleziono pod lodem, ta jest najbardziej przerażająca. Naukowcy niedawno rozmrozili i ożywili 48 500-letni wirus zombie spod jeziora w syberyjskiej wiecznej zmarzlinie. Jest uważany za jeden z najbardziej skutecznych wirusów odkrytych do tej pory. Oto przerażająca część. Ten starożytny wirus nadal był zdolny do zarażania ameb. Ale nie panikujcie, większość naukowców uspokaja nas, że nie musimy się o to martwić. Idealne kule lodowe. Podczas wędrówki po systemie jaskiń w Kolumbii Brytyjskiej pewien mężczyzna wszedł pod zamarznięty wodospad i odkrył te perfekcyjnie uformowane kule lodowe. Chociaż wyglądały tajemniczo, powód ich istnienia jest bardziej naukowy niż magiczny. Woda spadając obraca kawałki lodu na dnie wodospadu, co ostatecznie formuje te idealne kształty. Już wiem, gdzie będę się bawił w kolejną bitwę na śnieżki. Yeti złapany na taśmie. W 1996 roku grupa wspinaczy w Himalajach w Nepalu miała przerażające spotkanie, które uznali za Yeti. Co uczyniło to spotkanie tak przekonującym, to niezwykle długie ramiona stworzenia, wyraźnie różniące się od ludzkich. Próba noszenia obcisłego kostiumu w tych lodowych warunkach wydaje się niemal niemożliwa dla człowieka, zwłaszcza jako żart. Przy temperaturach poniżej zera, głębokim śniegu i lawinach, to nie jest miejsce dla dowcipnisiów. Nie tylko to. Mam kolejne przekonujące dowody na istnienie potężnej istoty przemierzającej zaśnieżone góry. W 2018 roku zespół odkrywców i archeologów w Norwegii odkrył skarb nie raz, ale dwa razy. Znaleźli drugą starożytną nartę zachowaną w lodzie, uzupełniając parę, którą datuje się na oszałamiające 1300 lat. Początkowo zauważyli tylko koniec narty wystający z lodu, ale używając kilofa i gorącej wody, odkryli pełny zakres swojego odkrycia. Wykonane głównie z drewna, te starożytne narty pokazują rzemiosło i pomysłowość naszych przodków. Nawet wtedy ludzie mieli wysokie standardy, jeśli chodzi o zjazdy na stokach. Prawdziwe spotkanie z Bigfootem. Rzekomo prawdziwy Bigfoot został uchwycony na kamerze w Rosji w 2015 roku. Nagranie uchwyciło dokładny moment, w którym turysta natknął się na dziwne stworzenie biegnące przez las. Na początku wygląda to jak człowiek w kostiumie. Ale gdy skacze przez powalony pień, długość jego ramion i kształt przeczą takim przypuszczeniom. Czy to możliwe, że ta osoba naprawdę zdołała uchwycić prawdziwego Bigfoota? Nagranie jest naprawdę przekonujące. Narzędzia wojownika. Badacze z hrabstwa Inland w Norwegii dokonali niesamowitego odkrycia. Program Secrets of the Ice Glacier Archaeology
odkrył starożytne strzały i narzędzia pomiędzy skałami. Prawdopodobnie zamarzły, zsunęły się ze stoków bloku lodu i zostały ujawnione, gdy lód się stopił. Strzała jest imponująco zachowana, ale nosi ślady zużycia. Archeolodzy znaleźli ponad 200 strzał w tym rejonie, niektóre mające ponad 6 tysięcy lat. Okazuje się, że to miejsce było głównym terenem łowieckim w tamtych czasach. Nieudane strzały starożytnych myśliwych teraz są archeologicznymi skarbami, zamieniając ich pudła w współczesne historyczne skarby. Las na Antarktydzie. Kto by pomyślał, że Antarktyda była kiedyś domem lasu? W listopadzie 2017 roku geolodzy z Uniwersytetu Milwaukee dokonali niesamowitego odkrycia. Znaleźli wiele śladów starożytnego lasu ukrytych pod lodową powierzchnią. Podczas badań odkryli doskonale zachowane skamieniałości, osadzone głęboko w lodzie i skalnych formacjach. Te skamieniałości, datowane na zawrotne 260 milionów lat, ujawniają szczątki około 13 drzew. Co więcej, te skamieniałości były starsze niż najstarsze znane szczątki dinozaurów, co ma sens. W mroźnym regionie Syberii badacze odkryli szczątki 39 tysięcy letniego mamuta doskonale zachowanego w lodowej tundrze w pobliżu rzeki Yuka. Trąba, kopyta, a nawet fragmenty rudobrązowego futra mamuta były cudownie nienaruszone, zamrożone w czasie jak prehistoryczny kadr. Dla tych odkrywców to starożytne stworzenie stanowiło fascynujące spojrzenie na życie w epoce Pleistocenu, ujawniając tajemnice z dawno minionych czasów. To, co zadziwiło badaczy jeszcze bardziej, to intrygujące ślady ludzkich działań znalezione na ciele mamuta, sugerujące interakcje między wczesnymi ludźmi a mamutami. Dzięki dokładnym badaniom jego kłów i tkanek naukowcy odkryli cenne informacje o wieku, diecie i zdrowiu mamuta, rzucając światło na odległą przeszłość jak nigdy dotąd. Mamut Sapara. Oto kolejne odkrycie mamuta, które wprawiło naukowców w osłupienie. W zamarzniętych krainach północno-wschodniej Rosji naukowcy odkryli mamuta Sapara. Co ich zdumiało, to odkrycie czerwonych płynów ustrojowych w lodowych jamach oraz dobrze zachowanych tkanek, datowanych na 15 do 20 tysięcy lat. Był to pierwszy raz, kiedy znaleziono tak dobrze zachowane szczątki mamuta, jak donosiły rosyjskie media. W 2023 roku Nowy Jork nawiedziła historyczna burza śnieżna z przerwami w dostawie prądu i rekordowymi opadami śniegu. Jedna z najsilniejszych fal burzy uderzyła w Park LaSalle w Buffalo. Mewy, które przyciągnął park w pobliżu ujścia rzeki Niagara do jeziora Erie, utknęły w lodzie, gdy narastał śnieg. Dwóch lokalnych bohaterów, Seuss Galvin i Alex MacArthur, ruszyło na pomoc, używając młotków i narzędzi domowych, by wykuć ptaki z lodu, uwalniając po kolei. Uratowali 16 zamarzniętych mew. Porzucone poroże łosia. Grupa odkrywców natknęła się na niespodziewane znalezisko wystające z zamarzniętego jeziora w Kanadzie. Poroże łosia. Ale jak tam trafiło i czy jest więcej w tej historii? Okazuje się, że to naturalne zjawisko. Zimą łosie zrzucają swoje poroże, które potem odrastają wiosną i latem. Ten konkretny łoś musiał zrzucić swoje poroże w pobliżu jeziora, a kiedy spadł śnieg i jezioro zamarzło, poroże zostało uwięzione w lodzie. Kto wie, jakie inne tajemnice kryją się pod zamrożoną powierzchnią tego jeziora? Stojąca ryba. Twoje oczy cię nie oszukują, to naprawdę ryba stojąca na płetwach. Krótki filmik pokazuje, jak karp, łapiąc powietrze, stoi na lodowej powierzchni. Został złapany przez rybaka, który pierwszy zauważył to dziwne zjawisko podczas kopania dziury w lodzie. Ryba stała na płetwach, jakby były jej nogami i przeżywała poza wodą. Filmik zyskał popularność ze względu na swój niezwykły charakter, a ludzie żartowali, czy ryby zaczęły ewoluować. Jezioro Zagłady. Oto kolejny cud z tundry Antarktydy, który otrzymał bardzo unikalną nazwę ze względu na swoje rzadkie właściwości wizualne. Po raz pierwszy odkryty przez grupę badaczy, którzy uważali, że za to szokujące zjawisko należy winić globalne ocieplenie. Przez pewien czas dręczyło ich to, dopóki nie zdali sobie sprawy, że to nie globalne ocieplenie, ale niezwykły kolor był spowodowany bogactwem żelaza w jeziorze, które przy kontakcie z powietrzem zmienia kolor na czerwony.
piramidy Antarktydy. Istnieje teoria sugerująca, że piramidy w Gizie nie były pierwsze, a inne, podobne, są przed nami ukrywane. Na zdjęciach wykonanych z samolotu widać dziesiątki dobrze uformowanych piramid w strefie zakazanej na Antarktydzie. Materiał filmowy rzekomo został nagrany pod koniec XIX wieku przez pilota wojskowego, którego tożsamość nigdy nie została ujawniona. Syberia stała się gorącym tematem globalnie dzięki swoim zamarzniętym zapadliskom, czyli kraterom metanowym. Jednak niektórzy ludzie uważają, że te kratery to nie tylko cuda natury, ale także starożytne miejsca pozostawione przez odwiedzających z kosmosu. Te zapadliska powstają, gdy metan uwalnia się, gdy Ziemia się topi z powodu rosnących temperatur. Metan, silny gaz cieplarniany, ucieka z podziemnych rezerwuarów, co może powodować erupcje, tworząc te zapierające dech w piersiach kratery. Ale niektórzy wierzą, że to miejsca lądowania obcych. Co o tym myślisz? Podziel się swoimi myślami w komentarzach poniżej. W chłodnym mieście Fran tragicznie zakończyło się życie lisa, który wpadł do lodowatych wód rzeki Dunaj. Podczas swoich zwykłych łowieckich działań na zamarzniętej powierzchni lis poślizgnął się i zanurzył w lodowatych głębinach. Pomimo heroicznych prób utrzymania się na powierzchni, szybkie prądy okazały się nie do pokonania. Mieszkańcy odkryli lisa uwięzionego w lodzie i nie mogąc go uwolnić ręcznie, użyli piły łańcuchowej. Niestety trudne warunki pogodowe i niebezpieczeństwo związane z lodowatą rzeką uniemożliwiły ratownikom uratowanie lisa na czas. Śnieżne potwory. To nie jest projekt artystyczny, lecz naturalne śnieżne potwory Japonii. W miejscach takich jak Zao Anen w Japonii obfite opady śniegu i mroźne temperatury przekształcają drzewa w przerażające, zamrożone rzeźby. Śnieżne potwory to w zasadzie drzewa ciężko pokryte lodem i śniegiem, tworzące dziwaczne, inne światokształty. Jednak matka natura była znacznie bardziej kreatywna w Rosji, kiedy na zamarzniętym jeziorze zaczęły pojawiać się lodowe odłamki, przerażając nurków z powodu dziwnego spektaklu. W few weeks Carter learned a big new group of fossils had been uncovered. Gigantyczny leniwiec. W ostatnich tygodniach Carter dowiedział się o nowej grupie skamieniałości odkrytych podczas wykopalisk linii metra w Los Angeles. Pracownicy budowlani odkryli skarb wśród wykopanych skarbów, w tym dziesiątki kości, które archeolodzy później zidentyfikowali jako należące do wymarłych gigantycznych leniwców sprzed tysięcy lat. Co więcej, wśród znalezisk były szczątki bizonów i nawet fragment kości promieniowej. Możecie sobie wyobrazić ekscytację, to jakby natknęli się na prawdziwe muzeum dinozaurów pod ulicami miasta. To nie jest codzienna rzeka. Mówię o czymś, co zdarza się raz na niebieski księżyc. W 2015 roku Irak został nawiedzony przez dziką pogodę. Deszcz, grad, wszystko. Spowodowało to powstanie rzeki zamrożonej wody płynącej przez pustynię. Trudno uwierzyć, że coś takiego może się zdarzyć w obszarze, który w 40% jest pustynią. Ten biedny jeleń nie mógł utrzymać równowagi na lodowej powierzchni i niespodziewanie wpadł do lodowatej wody. Jednak tego dnia miał szczęście. Dzięki szybkiej reakcji miejscowych, którzy używając niezawodnej piły łańcuchowej, przecięli lód i wyciągnęli jelenia na powierzchnię. Aby przeciwdziałać skutkom hipotermii, zaczęli pocierać jego ciało, aby wygenerować niezbędne ciepło i wiedzieli, że muszą zabrać go do schroniska, aby uzyskał odpowiednią opiekę. I uwierzcie lub nie, w ciągu zaledwie kilku dni to wytrzymałe stworzenie wróciło do zdrowia. SS Bimo rozpoczął swoją morską podróż w 1914 roku. Niczym się nie wyróżniał aż do 1931 roku, kiedy to podczas rutynowego rejsu przez Arktykę utknął na pakiecie lodowym. Załoga zdecydowała się opuścić statek i wrócić później, ale kiedy wrócili, statek zniknął. Kilka dni później inuicki myśliwy zauważył statek i poinformował załogę, która znalazła go 72 km na południe od miejsca, w którym go widziano. Ponownie zauważono go w 1969 roku po raz ostatni.
Niektórzy ludzie oglądają moje filmy, ale nie subskrybują mojego kanału. Dlatego jeśli jesteś nowy i film Ci się spodobał, to zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. Kiedy nagranie małego stada zamrożonych osłów pojawiło się w Turcji, wywołało pilną misję ratunkową. Zostały pozostawione bez opieki na obszarze wiejskim prowincji Sanlurfa. Na szczęście zespół ratunkowy przybył na czas, aby uratować dzień. Kiedy znaleźli osły, niektóre z nich były tak zamarznięte, że nie mogły nawet chodzić. Znaleźli 5 osłów i zabrali je do ciepłej stajni, gdzie mogły się rozmrozić i otrzymać potrzebną opiekę. Pewien mężczyzna i jego brat zrobili zdjęcie 2 ryb zamarzniętych w lodzie i umieścili je na Facebooku, co wywołało falę kontrowersji. Ludzie krzyczeli, że to fałszywka, ale ci goście nie poddali się. Wrócili na miejsce, wycięli ryby z lodu i udowodnili, że mówili prawdę. 2 ryby były zamarznięte w lodzie, jedna z nich w akcie polowania na drugą. Był to szczupak z okoniem w pysku. Okazuje się, że rzeczywistość może być bardziej szalona niż cokolwiek, co mogą wymyślić internetowi sceptycy. W 1968 roku przerażające odkrycie wstrząsnęło Minnesotą. Zamrożona postać, częściowo człowiek, stojąca na wysokości 6 stóp, z szeroką klatką piersiową, masywnymi kończynami i niepokojąco przesuniętym lewym okiem. Krążyły plotki o jego pochodzeniu. Niektórzy opowiadali historię o przerażającej ekspedycji myśliwskiej w pobliżu Whiteface Reservoir w Minnesocie. Jego rany sugerowały prymitywne starcia, co wywołało plotki o spotkaniach z Bigfootem lub Yeti. Jednak analiza ekspertów przyniosła trzeźwą prawdę. Była to jedynie lateksowa kreacja, a nie dzikie stworzenie. Czy prawdziwa tajemnica zniknęła w cieniu, pozostawiając tylko lodową zagadkę? Zdjęcie przedstawia dziwne, zmutowane stworzenie na stole operacyjnym, badane przez 3 japońskich archeologów. Stworzenie rzekomo zostało złapane, pokryte śniegiem, w pobliżu Ashikawa-Hotto w Japonii. Stworzenie było nieznanego pochodzenia, z osobliwą twarzą i przerażającą paszczą. Oczywiste było, że stworzenie miało 4 nogi i luźną, skórzastą skórę. Na moim kanale pokazałem wiele dziwnych stworzeń, ale to jest po prostu zbyt niezwykłe. Myślę, że najbliżej mu do tego stworzenia tutaj, ale dajcie znać w komentarzach, jeśli wiecie, co to było. Kiedy grupa australijskich naukowców wysłała zdalnie sterowany pojazd pod lód Antarktydy w grudniu 2016 roku, nie spodziewali się znaleźć oznak życia. Kto by pomyślał, biorąc pod uwagę surowe warunki? Myśleli, że szanse na znalezienie jakiegokolwiek życia tam są nikłe. Ale nie tylko znaleźli oznaki życia, te wytrzymałe stworzenia rozwijały się w lodowych głębinach. Teraz naukowcy zgłębiają tajemnicę, jak nie tylko przetrwały, ale i rozwijały się w tak ekstremalnych warunkach.